Siemanko, witam was w nowym odcinku nowego LEGO Miasta. Dzisiaj będziemy zajmować się tunelem. Zapraszam. Zacznijmy najpierw od tego, co zrobiłem poza kamerą, tak? Znowu zacząłem robić pewne rzeczy poza kamerą, bo no brakuje mi czasu na wszystko i robienie rzeczy poza kamerą jest szybsze, łatwiejsze. Nie trzeba ciągle się przejmować ustawieniem kamery, ostrością, zgraniem plików i tak dalej, więc drobne rzeczy robię poza kamerą, niczego nie przegapicie ważnego, spokojnie, ale też chcę, żeby z odcinka na odcinek był po prostu większy progres. Wracając do sedna, podwyższyłem te kolumny pod torami. Teraz przy każdym łączeniu torów jest wzrost o 2 płytki i wydaje mi się, że to jest optymalne rozwiązanie, bo tak jak mówiłem w poprzednim odcinku, nie ma problemów z tym, że tory są pod zbyt dużym skosem, ale też zdążą tutaj w połowie miasta wyjść na odpowiednią wysokość. Ale przejdźmy już do tematu odcinka. Najpierw musimy sobie tutaj powiększyć nasz podniesiony szkielet. Żeby to zrobić, podłożymy tutaj odpowiednio przygotowaną płytkę. Ustawimy na niej kolumny, na których będą spoczywać tory. Postaramy się zrobić, żeby to było wszystko jak najbardziej stabilne. Generalnie skupiamy się teraz na tym, żeby podciąg miał pod czym jechać. No dobra, mamy płytkę, po dostawieniu kolumny, pociąg bez problemu przejeżdża, budujemy szkielet. Trochę było przy tym roboty, jak widzieliście, odchudziłem nieco te kolumny, wydaje mi się, że one nie muszą być aż takie grube, a bardzo przyda mi się tyle tych bricków 2x2, no bo one się po prostu już kończą, a tutaj jest jeszcze mnóstwo do podwyższenia. Wzmocniłem to wszystko największymi płytkami 16x16. Czy to jest wytrzymałe? Ciężko powiedzieć. Wydaje mi się, że mogłoby to być bardziej wytrzymałe. Pewnie będziemy jeszcze nad tym pracować, ale na ten moment jestem zadowolony. Nie mam więcej tych dużych płytek, więc to na razie tak zostanie. I to oczywiście nie znaczy, że tutaj nie będzie już nic wyżej w mieście, ale tu musi być po prostu no takie jakby piętro. We'll be right back.
tak to powinno wyglądać już przy budowie pierwszego tunelu i pierwszej góry, czyli wszystko trzyma się na szkielecie, a dopiero ten szkielet obudowany jest skałami i różnego rodzaju klockami, tymi, które mają wyglądać, a nie trzymać to wszystko. W ten sposób budowa jest bardziej uporządkowana, więc też całość jest stabilniejsza. Pod pewnymi względami też zużywa się mniej klocków. Ja wcześniej budowałem to zupełnie inaczej, no bo nie miałem też takiej dużej puli klocków, jaką mam teraz. To raz, a dwa, no nie wiedziałem po prostu, że robię to w trochę głupi sposób. I to jest właśnie najlepszy argument na to, że nowe miasto będzie lepsze, bo mamy po prostu już jakieś doświadczenie. Już kończymy powoli z tymi skałami. Już zapomniałem, jakie to jest czasochłonne i klockożerne, ale chciałem mieć ten fragment oskałowany, że tak to nazwę. Teraz jedyne, co chcę zrobić jeszcze, to połączyć to z tym dachem, tak żeby to wszystko było w miarę jedną całością. Znaczy tutaj jeszcze nie będziemy tego zakrywać, bo będziemy musieli wybudować jeszcze część wewnętrznych ścian, ale myślę, że możemy sobie zrobić jakąś małą przymiarkę i potem zabierzemy się tym, co chyba najciekawsze, czyli wjazdem do tunelu.
Wyszło coś takiego nad tymi tajlami wokół wjazdu. Trzeba będzie jeszcze trochę popracować, żeby je wyrównać. To nie jest takie proste, jak się wydaje. Generalnie sporo się męczyłem tutaj z tym fragmentem, żeby tu był fajny odstęp, bo bez jumperów nie dało się tego tak zrobić. Ale z kolei dodanie jumperów powodowało, że to było albo trochę wysunięte, albo cofnięte. No i musiałem kombinować. Mogę wam pokazać, jak to ostatecznie rozwiązałem i od razu mówię też, o super, rozwaliłem wszystko, co zbudowałem w ciągu ostatniej godziny. Taka mała konstrukcja. To zostało uzyskane metodą prób i błędów. I pewnie część z was zauważyła, że tutaj się wzorowałem na Stein of Stein, czyli takim znanym niemieckim Lego tuberze. Aczkolwiek ja się wzorowałem tylko w ten sposób, że patrzyłem na to, jak wygląda efekt końcowy i próbowałem sam do niego dojść. Nie robiłem krok po kroku tego, co on. Zresztą tu jest sporo różnic tak naprawdę, więc nie uważam, że to jest kopia. Uważam, że to jest inspiracja. Pokażę wam teraz, jak to wszystko wygląda w całości. Tutaj jeszcze dodamy jakieś tile zaraz, ale generalnie chcę wam to pokazać, bo nie bardzo jest tutaj, jak cisnąć kamerę, więc próbuję teraz to ogarnąć telefonem. Jak widzicie, tutaj dalej są już zwykłe bliki, nie ma żadnej faktury na tej ścianie, bo stwierdziłem, że to jest marnowanie klocków. Generalnie to będzie widoczne mniej więcej z tej perspektywy głównie, albo nawet dalej, więc nie ma sensu ładować klocków tam, gdzie i tak są niewidoczne. Teraz przejdę na to płytki, ciemnoszare płytki, żeby to wszystko też ładnie pasowało. Oczywiście one też będą finalnie czymś przykryte, ale tak ze względów czysto estetycznych chcę utrzymać tutaj jedną spójną kolorystykę. I tak to wygląda. Znowu nie byłem w stanie wszystkiego nagrać, bo tutaj naprawdę w tym miejscu mam ciężki dostęp i nie bardzo jest jak ustawić aparat. Zresztą też nagrałem tutaj tyle materiału, że chyba z 5 razy zapełniałem się cała karta i no nie chcę też biegać za każdym razem, jak mi się ta karta zapełni, do pokoju, żeby to wszystko zgrać, więc naprawdę drobne rzeczy wam tutaj oszczędziłem, nic wielkiego was nie ominęło. Dobudowałem tutaj ten róg, dobudowałem tutaj płytki. Całość wygląda w miarę spójnie. Tutaj oczywiście jeszcze przyjdzie jakaś belka na górę, a to będą naprawdę działy się fajne rzeczy. I to wszystko na dzisiaj. Wydaje mi się, że nie jest źle, że wjazd do tunelu wygląda na pewno lepiej niż w Starym Mieście. Na pewno mamy bardziej uporządkowane to pięterko, na pewno mamy mądrzej to wybudowane. Wiem, że oczekujecie większych postępów na odcinkach, ale no, pewne rzeczy muszą potrwać. Nie da się tego przeskoczyć. Ja generalnie muszę zabrać się za tył miasta, żeby nie robić takich błędów jak poprzednio, czyli zabudować wszystko z przodu, a potem męczyć się z dostępem do tyłu. Musimy wykończyć ten tył, żeby potem nie było właśnie z tym problemu. To nie znaczy, że będziemy się zajmować tylko tym. Będę się starał robić odcinki różnorodne, tak żebyście się nie znudzili. Nie zapomnijcie o łapce w górę, o udostępnieniu filmu, o subskrypcji i tak dalej. Bardzo mi to pomoże. Tyle ode mnie. Dzięki. Na razie. Cześć.